Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film o odkurzaczu automatycznym marki Beko, który jest tutaj ze mną. Na wstępie przyznam Wam się, że nie wyobrażam sobie już życia bez tego typu sprzętu, chociaż no, życie to może trochę przesadzone, ale dbanie o porządek w domu na pewno, dlatego że mam psa, który generuje całkiem sporo białej sierści i są takie okresy w roku, kiedy muszę odkurzać codziennie. No i właśnie taki oto pomocnik mnie w tym całkowicie wyręcza. Chociaż przyznaję też, że jestem zwolenniczką posiadania duetu odkurzaczy, czyli odkurzacza automatycznego i pionowego, dlatego że ten drugi lepiej się sprawdza podczas generalnych porządków, kiedy trzeba poodkurzać za meblami, w kątach, ale też na co dzień, kiedy coś się rozsypie, to wtedy też lepiej sprawdza mi się odkurzacz pionowy. Natomiast odkurzacz automatyczny, robot sprzątający, jak zwał, tak zwał, jest to rozwiązanie, które przydaje się, kiedy chcemy zadbać o porządek tak na co dzień. Właściwie to ten sprzęt nas w tym wyręcza i ten robot dodatkowo jest w tym bardzo samodzielny, o czym za chwilę Wam opowiem. Od około miesiąca testuję odkurzacz Beko Robo Smart, który otrzymałam od producenta. I tu przypomnę, że na moim kanale obowiązuje zasada, że jeśli jakiś sprzęt się u mnie nie sprawdzi, to go odsyłam i nie nagrywam filmu, co zdarzyło mi się nieraz. I skoro ten film powstał, to znaczy, że odkurzacz ten ogólnie zdał u mnie egzamin, więc zapraszam do dalszej części filmu, jeśli chcecie dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Zacznę może od kilku informacji dotyczących jego konstrukcji. Na górze ten srebrny element ukrywa laser, za pomocą którego robot skanuje pomieszczenie. W swoim podwoziu odkurzacz ma dwie szczotki, jedną boczną, która pomaga zagarnąć różne nieczystości do środka, oraz główną szczotkę podłużną, która jest też jego otworem gębowym, przez który pochłania brud. Obok szczotek znajdują się też dobrze amortyzowane trzy kółka. Mamy tutaj też pojemnik 2-w-1 na kurz i na wodę, bo to robot z funkcją mopowania. Pojemnik ten łatwo się wyjmuje i montuje, tutaj znajduje się też filtr. No ale właśnie, to jest takie miejsce, gdzie bardzo rzadko musimy zaglądać, bo absolutnie największym atutem tego odkurzacza jest baza z funkcją automatycznego czyszczenia pojemnika z kurzem. To jest genialne. Dzięki temu ten sprzęt jest praktycznie bezobsługowy. Cały proces czyszczenia i przygotowania do kolejnego odkurzania odbywa się automatycznie, bez mojego udziału. Sama zastanawiałam się, jak to będzie działać i okazało się, że to bardzo proste. Po odkurzaniu sprzęt podjeżdża do bazy, a ona wysysa z niego wszystkie zanieczyszczenia do umieszczonego w bazie pojemnika. To zasycanie nieczystości jest dość głośne, ale trwa dosłownie kilkanaście sekund. Opróżnianie zbiornika rozpoczęte. Proszę nie poruszać urządzeniem. Najważniejsze dla mnie jest to, że jest ono bardzo skuteczne. W pojemniku po takim czyszczeniu praktycznie nic nie zostaje. Natomiast w tym pojemniku w bazie znajduje się aż 4-litrowy worek. Nie jest to więc odkurzacz całkowicie bezodpadowy, ale zawsze jest coś za coś. Dzięki takiemu higienicznemu rozwiązaniu w ogóle nie mamy kontaktu z kurzem, sierścią i innymi zanieczyszczeniami. Jest to pewnie szczególnie ważne dla alergików. Dodatkowo według producenta jeden worek może wystarczyć na nawet 90 dni. Więc z punktu widzenia ekologii bym się tutaj nie czepiała, bo możemy potrzebować zaledwie kilku takich worków w ciągu roku. Jeśli natomiast chodzi o ekonomię, zestaw 5 worków w tym momencie kosztuje 110 zł, co znaczy, że około 3 miesiące odkurzania kosztują nas 22 zł. Pierwsze ponad pół roku mamy już z głowy, bo w zestawie są 3 worki, a dalej moim zdaniem 22 zł na 3 miesiące to niewielka cena za tę wygodę i oszczędność czasu. Oczywiście od wielkości Waszego mieszkania, ilości sierści i innego rodzaju zabrudzeń zależy, na ile wystarczy Wam taki worek. Ja mam dość mocno sierściogennego psa. Odkurzacza używam od miesiąca i w worku jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Fajne jest też to, że nie trzeba samodzielnie kontrolować tego zapełnienia, bo baza czerwonym sygnałem świetlnym da nam znać, kiedy worek trzeba będzie wymienić. Jedyną obsługą, której poza ewentualnym nalewaniem wody do mopowania wymaga odkurzacz, jest przecieranie go z kurzu i w moim, czyli długowłosej osoby przypadku, czyszczenie go raz na jakiś czas z włosów, które zaplątują się w szczotkę. Producent zresztą daje nam do tego specjalny gadżet i możemy nim wyczyścić filtr albo właśnie pousuwać włosy ze szczotek. Przejdę teraz do kolejnego atutu obsługi tego odkurzacza i jest to wygodna aplikacja i ogólnie cała obsługa w języku polskim. Ten odkurzacz mówi do nas po polsku. Rozpoczęcie konfiguracji sieci.
Dla naszego pokolenia może nie ma to aż takiego znaczenia, ale jak kupujecie takie urządzenie osobie starszej, to na pewno jest to duża zaleta. Aplikacja jest bardzo intuicyjna. Widzimy w niej mapę mieszkania stworzoną przez odkurzacz. Możemy tam podziwiać jego pracę, również zdalnie, czyli będąc poza domem. I generalnie ta aplikacja to takie małe centrum dowodzenia odkurzaczem. Mamy tu bardzo dużo możliwości modyfikacji jego pracy. Możemy tworzyć harmonogram pracy odkurzacza, ustalać moc, tworzyć różne pomieszczenia, jeśli na przykład chcemy poodkurzać sobie tylko jedno z nich. Możemy przypisywać do każdego z pomieszczeń nieco inne parametry pracy, na przykład w jakimś bardziej narażonym na zabrudzenia miejscu może on pracować ze zwiększoną mocą. Możemy też podglądać historię sprzątania. Tutaj tworzymy też wirtualne ściany i strefy zakazane, które przydają się, kiedy mopujemy i nie chcemy, aby odkurzacz z mokrą szmatką wjeżdżał na dywan. W aplikacji możemy też ustawić funkcję odkurzania miejscowego, która przydaje się, kiedy coś nam się rozsypie. I ja te funkcje na potrzeby filmu przetestowałam, ale jak już wspomniałam, prywatnie w takich sytuacjach lepiej sprawdza mi się odkurzacz pionowy. Co do innych funkcji w aplikacji, to można tu regulować głośność komunikatów, zmieniać języki, sprawdzać, czy jeszcze nie czas na wymianę szczotek lub filtra, zdalnie sterować robotem. No, tych możliwości jest tutaj naprawdę sporo. W aplikacji jest też możliwość wyboru ilości powtórzeń odkurzania. Mój poprzedni odkurzacz zazwyczaj jeździł 2 razy i tutaj na początku było mi tak dziwnie, że ten po jednym przejeździe już się zawija do bazy, ale okazało się, że można zmienić to ustawienie. No i super, ja wolę jak przejeżdża 2 razy, dlatego że czasami jakiegoś paprocha nie złapię, tylko go przepchnie w inne miejsce, a za drugim razem już chwyci inaczej, więc jak zależy mi na dokładniejszym sprzątaniu, to albo włączam opcję 2 razy, albo włączam mopowanie. I tu przechodzimy do kolejnego punktu, kolejnej funkcji, którą jest właśnie mopowanie podłogi. Pamiętajcie, że w odkurzaczach automatycznych ta funkcja to jest tylko takie przetarcie podłogi mokrą ścierką, bez żadnego detergentu, bez większego docisku, takie odświeżenie, lekkie przetarcie skórzu. Nie można liczyć na to, że taki odkurzacz posprząta nam na przykład zaschnięte błoto pośniegowe, bo to i ręcznym mopem się czasami trzeba namęczyć, aby to zrobić, a tutaj ten docisk jest lekki. Na plus jest to, że można regulować, ile wody będzie pobierane podczas mopowania, więc można to sobie dostosować do swoich potrzeb. Według producenta przy najmniejszym zużyciu wody wystarczy jej na umycie podłogi na 100 metrach. Ja mam małe mieszkanie, więc nie miałam możliwości tego przetestować. U mnie po całym sprzątaniu zostaje jej jeszcze dużo. Ściereczkę można oczywiście łatwo zdjąć i wyprać w pralce, a w zestawie z odkurzaczem dostajemy 2 sztuki, więc można sobie ich używać na zmianę, kiedy jedna jest w praniu. Przejdźmy teraz do tego, jak robot porusza się po mieszkaniu. Zastosowano tutaj zaawansowaną technologię laserową, za pomocą której robot tworzy sobie nawet aż 5 map mieszkania, co może mieć znaczenie przy mieszkaniach kilkupoziomowych. Do tego jest on też wyposażony w system ponad 20 czujników, więc nie obija się o meble i nie spadnie ze schodów. Nie mogłam tego sprawdzić w domu, ale zrobiłam to na klatce schodowej. Robot porusza się po mieszkaniu bardzo zgrabnie. Raczej unika obijania się o meble, a jeśli już się to zdarzy, bo bada, gdzie może się wcisnąć, to odbywa się to bardzo delikatnie. Te ścianki mają coś w rodzaju amortyzatorów. Amortyzatory mają też kółeczka i tutaj należą się brawa za pokonywanie dość wysokich progów. Ja w mieszkaniu takich nie mam, ale sprawdziłam to, układając na drodze odkurzacza dość wysoką deskę. Musiał się trochę nagimnastykować, aby przez nią przejechać, ale dzielnie walczył i nigdy nie zgłosił błędu. Ogólnie jak do tej pory nigdy, nigdzie nie utknął. To jest duży plus, jeśli zdarza Wam się często włączać odkurzacz, kiedy jesteście poza domem. I jak popatrzymy na mapy historii mojego sprzątania, to one zawsze trochę się różnią i nie dopatrzyłam się w tym żadnej większej logiki, ale w końcu stwierdziłam, że skoro ostatecznie wszystko jest poodkurzane i robot wjechał wszędzie, gdzie mógł, to ja w sumie nie muszę widzieć tej logiki. Ważne, że on wszędzie był. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to ten jest oczywiście uzależniony od ustawionej mocy ssania oraz innych parametrów, na przykład tego, czy robi 1 czy 2 kursy, czy pokonuje jakieś trudne przeszkody. Według producenta na standardowej mocy to jest do 2,5 godziny pracy, co wystarczy na posprzątanie około 100 metrów mieszkania. U mnie na standardowej mocy i przy 1 kursie on zużywał zaledwie jakieś 10% swojej baterii. Nawet jak włączam maksymalną moc, mopowanie i przejazd 2 razy, to nigdy mi się nie zdarzyło zejść poniżej 50% baterii po 1 użyciu. Ale podkreślam, że ja mam małe mieszkanie.
Jeśli w dużym zdarzy się sytuacja, że robot się rozładuje w trakcie pracy, on wróci do bazy, naładuje się, a później wróci w to samo miejsce, w którym skończył pracę. Kwestia, o której jeszcze nie wspomniałam, a na pewno jest ona istotna, jest głośność. Dla mnie jest ona na zupełnie normalnym, jak na odkurzacz, poziomie. Przechodząc już do podsumowania, odkurzacz ten jest dostępny w kolorze czarnym i białym i co ważne, jeśli nie potrzebujemy bazy opróżniającej pojemnik, to można kupić samego robota ze zwykłą ładowarką, bez tego dodatkowego urządzenia. Ja jednak na pewno bym się na to nie zdecydowała, bo największym atutem tego odkurzacza jest właśnie ta baza i cała jego bezobsługowość z nią związana. Samoobsługowość właściwie. To jest świetne rozwiązanie dla zabieganych, dla leniwych, dla osób z niepełnosprawnością. No, na pewno wiele osób doceni to rozwiązanie. Drugim dużym plusem jest ta prosta w obsłudze aplikacja, która daje mnóstwo możliwości zarządzania pracą robota i różnymi parametrami. Na końcu dodałabym jeszcze, że dzięki tej prostej obsłudze w języku polskim i samo obsłudze w czyszczeniu, moim zdaniem jest to świetny sprzęt dla osób starszych. Jak szukacie odkurzacza dla babci lub dziadka, to on będzie idealny. Mam nadzieję, że mój film pomógł Wam w podjęciu ewentualnej decyzji zakupowej lub po prostu miło spędziliście przy nim czas. Jeśli tak, będę wdzięczna za kciuka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!